21 w Polsce oczywiście. No tutaj różne rzeczy się dzieją, dziwne. Witam Państwa i zapraszam na podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Rosja odpowiedziała na zarzuty o błędy i zaniedbanie ofiar katastrofy smoleńskiej. Na Twitterze rosyjskie MSZ opublikowało fotografię dokumentu, który jak podano dotyczy identyfikacji ciał ofiar. Dokument datowany jest na 15 kwietnia 2010 roku. O rosyjskiej odpowiedzi na zaniedbania w Smoleńsku na naszej antenie będzie mówił Wojciech Pietoń z portalu W Polityce. Przełomowy dzień na polskim rynku gazu w terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu. Obecności między innymi władz państwowych, w tym premier Beaty Szydło, ogłosił uroczystość pierwszej dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych. Dostawa ta wpisuje się w program zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest też dowodem na to, że Polska może być niezależna od dostaw tego surowca ze wschodu. Na ten temat w rozmowie 24 będzie mówił bardzo Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Publicystyczna część podsumowania dnia za pół godziny. Blogger Marcin Mikulik przed 20 roku. Już teraz najważniejsze informacje dnia. Amerykański gaz przypływał do Polski. Amerykański gaz przypływał. Rosja odpowiada na zarzuty o zaniedbania po katastrofie smoleńskiej. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że przez strefę bezpieczeństwa związku z identyfikacją ciał ofiar katastrofy smoleńskiej prowadzone były bezpośrednio przez polskich przedstawicieli. Pierwszy raz, kiedy Sojuszczycy zaakceptowali się niedowodzone przez Stany Zjednoczone. Obywatelską zawiera raport specjalnej belgijskiej komisji parlamentarnej badającej władzę służb, której nie udało się uwzględnić w zeszłym roku zamachu. W atakach na lotnisku Zaventem i pruskowskim metrze, przypomnę, zginęły w sumie 32 osoby. Jakie konkretnie błędy bezpieczeństwa w raporcie o tym z Brukseli korespondentka Anna Katarzyna Szmierz Karolina? Jedno z takich błędów to zignorowanie ostrzeżenia dotyczącego Brahima El-Bakraoui, urodzonego w Belgii zamachowca, który zdetonował bombę na lotnisku Zaventem. Ignorowano informację władz tureckich, które aresztowały El-Bakraoui w prowincji graniczącej z Syrią. Stwierdziły, że był szkolony w obozach państwa islamskiego. Deportowały go, informując Belgię, że to potencjalny terrorysta. Jednak belgijski oficer, łącznik oby bankarzy, nie znał tureckiego. No pewnie, bo po co te wrony mają tu krakać? Klaczą i kraczą wrony w Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą. Kraczą, kraczą, kraczą wrony. Tego wieczoru potwierdził te informacje rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Jeśli będziemy mieli potwierdzoną ze strony maltańskiej datę, co państwa poinformujemy. Wraca z tymi licencje są możliwe, natomiast ja nie mogę się odnosić do pewnego spekulacji, czy komunikować się, jak rozmowy są toczone. Ja bym chciał państwu przekazać już informację o podpisaną, kiedy ona będzie pewna. Pewne jest to, że kalendarz 8 czerwca będzie swoją godzinę podsumowania wydarzenia. Czyli rutyna, widzą państwo, prawda? Rutyna. Fakty sportowe zaprasza producent firma Crispol, której ambasadorem jest Łukasz Piszczek. Fakty sportowe. Czyli, że jest rutyna. Także Polska, tak jak Rumunia, proszę państwa, nie trzeba wcale do Rumunii jechać. Ciągle czegoś im brak, ciągle czegoś chcą, oglądają się, oceniają, obcinają, jak to się mówi, krytykują, no bo wciąż chcą czegoś. Jezusa też nienawidzili, to przecież każdy misjonarz, każdy ktoś, kto jest inny taki, bo świat jest zły, świat jest zmanierowany przez szatana diabła, a ludzie jak w gównie żyją, to mówią, że im pachnie. No, są przyzwyczajeni. Przedstawiciel PGNiG
że umowy zawarto na dobrych, atrakcyjnych warunkach. Cena jednak nie została ujawniona, ilość na razie też nie została podana. Rosja odpowiedziała na zarzuty o błędy i zaniedbania wobec działu ofiar katastrofy smoleńskiej. Na Twitterze rosyjskie MSZ opublikowało fotografię dokumentu, który jak podano dotyczy identyfikacji ciał ofiar. Dokument datowany jest na 15 kwietnia 2010 roku. Protokół głosi, iż strony zgadzają się, że szczątki, które mogą pozostać w posiadaniu strony rosyjskiej, po zakończeniu wszystkich czynności procesowych zostaną przekazane stronie polskiej w ustalonym trybie. W dokumencie napisano również, że strony zobowiązują się nie publikować i nie rozgłaszać bez okupionej zgody rezultatów badań DNA. Zgodnie z protokołem w toku przeprowadzenia działań śledczych dotyczących identyfikacji ciał strona polska nie wyrażała pretensji do strony rosyjskiej odnośnie przeprowadzonych przedsięwzięć i ich rezultatów. Z kolei rosyjska państwowa agencja RIA Nowosti opublikowała wywiad z rosyjskim ekspertem, który zapewnia, że nie ograniczono polskim specjalistom dostępu do materiałów, nie stwierdzono wybuchu na pokładzie samolotu, ani też zaniedbań w pracy kontrolerów lotów ze Smoleńska. Jednocześnie rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Maria Zacharowa oświadczyła na konferencji prasowej, że Rosja nie ponosi odpowiedzialności za pomylenie szczątków ofiar przy układaniu ich w trumnach. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że zgodnie z protokołem podpisanym przez przedstawicieli rządów Polski i Rosji wszystkie czynności związane z identyfikacją ciał ofiar katastrofy smoleńskiej prowadzone były bezpośrednio przez polskich przedstawicieli i krewnych ofiar. Trumny i ciała układano także w obecności przedstawicieli Polski. Układano je bez obmywania, ponieważ sami Polacy domagali się tego, bo planowali prowadzenie dalszych ekspertyz i ważne było dla nich zachowanie jak największej ilości materiału dla ewentualnych badań. Tymczasem strona rosyjska nie wspomina o tym, że do raportu MAK, który został opublikowany w styczniu 2011 roku, polscy specjaliści zgłosili zdanie odrębne. Rosyjski Komitet Śledczy zablokował polskim prokuratorom możliwość ponownego przesłuchania kontrolerów lotów ze Smoleńska i postawienia im zarzutów. Rosja nadal odmawia wydania Polsce wraku Tupolewa oraz czarnych skrzynek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Polsce trwają ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej. Dotąd zespół śledczy Prokuratury Krajowej przeprowadził 27 ekshumacji. W dwóch przypadkach doszło do zamiany ciał, a w 9 trumnach znaleziono części ciał innych osób. Poseł Piotr Liroy Marzec został wykluczony z szeregów klubu Kukiz 15, poinformowało ugrupowanie. Jak wyjaśniono, ma to związek z doniesieniami dotyczącymi uwikłania najbliższego otoczenia posła w tak zwaną dziką reprywatyzację w Warszawie. W oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku ruchu Kukiz 15 podano, iż klub kierowany przez Pawła Kukiza zdecydował o wykluczeniu Liroya Marca ze swoich szeregów, ponieważ jak napisano, w swojej działalności poselskiej otoczył się ludźmi, dla których ze względu na nasze standardy nie może być miejsca w ruchu Kukiz 15. Są wśród nich byli wpływowi działacze Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Są też wśród nich ludzie, których działalność na styku polityki i biznesu świadczy o ich głębokiej nieuczciwości, napisano w oświadczeniu. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął konsultacje w sprawie planowanego na przyszły rok referendum konstytucyjnego. Spotkał się z marszałkami Sejmu i Senatu. W poniedziałek planuje rozmowę z Pawłem Kukizem i przedstawicielami jego ugrupowania. Chciałbym, żeby Polacy w tym referendum wypowiedzieli się w sprawie kierunków ustrojowych, jakie widzą dla Rzeczpospolitej na przyszłe dziesięciolecia, mówił prezydent. Chciałbym, żeby w tym referendum moi rodacy określili, wskazali ekspertom i politykom te kierunki, w których chcieliby, żeby był reformowany ustrój Rzeczypospolitej, te kierunki, w których chcieliby, żeby podążała nowa ustawa zasadnicza. Prezydent przyznał przy tym, że nie popiera połączenia referendum konstytucyjnego z proponowanym referendum dotyczącym przyjmowania uchodźców, co sugerował m.in. Paweł Kukiz. Osobiście nie jestem zwolennikiem łączenia tego referendum, tych pytań referendalnych, które zostaną przygotowane w konsultacjach, nie łączyłbym tego z kwestią także ważną dla przyszłości Rzeczypospolitej, jaką jest problem przyjmowania bądź nie przyjmowania uchodźców. Dla mnie to są dwie zupełnie rozłączne sprawy. Prezydent dodał, że referendum w sprawie uchodźców mogłoby się odbyć w 2019 roku równolegle do wyborów parlamentarnych. Zadeklarował, że jest gotów wystąpić o zorganizowanie głosowania w tej sprawie, o ile problem będzie nadal aktualny, a referendum w sprawie nowej konstytucji zakończy się sukcesem. Referendum konstytucyjne ma odbyć się 11 listopada przyszłego roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sędziego Krzysztofa Sobierajskiego. Mają mu zostać przedstawione zarzuty w sprawie dotyczącej korupcji w krakowskim sądzie. Przed południem Sąd Najwyższy orzekł, że sędzia może zostać zatrzymany i może wobec niego zostać ewentualnie sformułowany wniosek o areszt. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem RP a Sądem Najwyższym w kwestii prawa łaski. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka powiedział, że marszałek w swoim wniosku zapytał o dwie kwestie. Przede wszystkim marszałek zadał pytanie, czy prezydent wykonując prawo łaski może być ten akt oceniany przez Sąd Najwyższy. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, czy prezydent wykonując prawo łaski wykonuje ten konstytucyjny zapis sam, czy przy udziale innych podmiotów, a jeżeli tak, to których? Podobne wnioski do Trybunału Konstytucyjnego skierowali prokurator generalny Zbigniew Ziobro i grupa posłów PiS. Przypomnijmy, Sąd Najwyższy uznał, że obowiązujące przepisy nie pozwalają prezydentowi na zastosowanie prawa łaski wobec osoby, co do której nie wydano prawomocnego wyroku. Sąd odpowiadał na pytania prawne składu sędziowskiego rozpatrującego kasacje złożone w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych osób skazanych nieprawomocnie w sprawie nadużycia uprawnień przez CBA w tzw. aferze gruntowej. Z rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego nie zgodziła się Kancelaria Prezydenta. W Sejmie pierwsze czytania dwóch projektów dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego. Projekt rządowy przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji. Projekt autorstwa PSL zakłada natomiast rezygnację z poboru tej opłaty i finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podkreślał. Ustawa nie wprowadza jakichkolwiek nowych opłat dla jakiejkolwiek obywateli. Ma służyć jedynie zagwarantowaniu bardziej adekwatnego, stabilnego i niezależnego finansowania zadań mediów publicznych. Autor projektu Ludowców Mieczysław Kasprzak przekonywał. Powinniśmy skończyć z przymusem, a dać obywatelom możliwość dobrowolnego wyboru. Debata skupiła się przede wszystkim na krytyce Telewizji Polskiej. To nieudolne zarządzanie Telewizją Polską jest przyczyną tych kłopotów. Mówił poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Furgo. Nie da się przekonać Polaków do płacenia abonamentu, jeżeli oni rzeczywiście nie będą czuli, że ta misja jest realizowana. A tej misji nadal nie ma. Mówiła posłanka Kukiz15 Elżbieta Zielińska. Poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski ocenił natomiast, że rządowe rozwiązania naruszają prawo o ochronie danych osobowych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Małgorzata Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta. Rezygnacja została przyjęta, poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Sadurska przestanie pełnić funkcję w najbliższy poniedziałek. Więcej na ten temat Marcin Chmielnicki. Minister Henryk Kowalczyk, członek Stałego Komitetu Rady Ministrów, potwierdził wcześniejsze doniesienia medialne, że Małgorzata Sadurska ma szansę zostać wiceprezesem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Zdaniem ministra ma ona stosowne kompetencje, aby się ubiegać o to stanowisko. Jeśli na przykład zarządzanie, czyli bycie szefem Rady Nadzorczej ZUS, który wydaje 200 miliardów złotych rocznie, nie jest dobrym doświadczeniem, no to nie wiem, jakie powinno być lepsze. I stosowne wykształcenie zarówno z zakresu prawa, jak i zarządzania ekonomii. Jeśli dyskwalifikacją ma być to, że jest szefową Kancelarii Prezydenta, no to właściwie o czym my mówimy? Henryk Kowalczyk dodał, że ostatnie zmiany personalne w spółkach Skarbu Państwa są dla spółek korzystne. Przyczyniają się do większych wpływów do budżetu. PGNiG wzrost zysku rok do roku 70 milionów złotych, ale co najważniejsze, jest to znaczny spadek kosztów operacyjnych, a więc widać bardzo wyraźnie, że tutaj te oszczędności są dużo większe, a więc to świadczy o zarządzaniu. PKN Orlen, wzrost zysku o 2,5 miliarda złotych, o 78%. To jest rok 2016 do 2017. Lotos, za 15 rok strata 260 milionów, zaś 16 zysk 1,15 miliarda. Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Małgorzata Sadurska ma odpowiednie kompetencje, aby zajmować stanowisko wiceprezes PZU. Znam Małgorzatę.
Małgorzaty Sadurską od wielu lat. To jest kompetentna, pracowita, jeszcze do tego sympatyczna osoba, także myślę, że będzie dobrze sprawować swoją nową funkcję. Opozycja krytykuje tę kandydaturę. Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej nazywa to partyjną napaścią na spółki Skarbu Państwa. PiS to jest partia, która obiecywała nowe standardy, nowy początek, a robią rzeczy, które skala tej napaści na spółki Skarbu Państwa, instytucje państwowe, takiej partyjnej, pisowskiej napaści, ja nie pamiętam od lat 90. W odpowiednie kwalifikacje minister z Kancelarii Prezydenta nie wierzy Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Teraz mamy takie czasy, w którym nie kompetencje, nie kwalifikacje, nie doświadczenie zawodowe, tylko odpowiednia legitymacja partyjna, w tym wypadku legitymacja partyjna PiS, powoduje, że ktoś trafia do zarządu tak ważnej spółki jak PZU. Małgorzata Sadurska w przeszłości była szefem Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. W 2007 roku pełniła funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Prezydent USA Donald Trump 6 lipca odwiedzi Polskę, podała agencja Reuters. Według jej informacji do wizyty dojdzie tuż przed szczytem G20, który odbędzie się w Niemczech. Senacka Komisja do Spraw Wywiadu w USA przesłuchała byłego szefa FBI Jamesa Comeya. Zeznawał on, że nie ma żadnych wątpliwości, iż Rosja ingerowała w wybory prezydenckie w USA w ubiegłym roku. Dodał, że sądzi, iż został zwolniony ze względu na to, jak nadzorował śledztwo w tej sprawie. Comey powiedział również, że po zdymisjonowaniu był szkalowany przez Biały Dom. W pisemnym oświadczeniu przekazanym Senackiej Komisji do Spraw Wywiadu James Comey opisał szereg rozmów z Donaldem Trumpem. Podczas jednej z nich prezydent miał wyrażać nadzieję na pozostawienie w spokoju jego byłego doradcy generała Michaela Flynna. W czasie rozmowy telefonicznej Donald Trump rzekomo opisywał rosyjskie śledztwo jako chmurę, która nie pozwala mu na normalną działalność dla kraju i zachęcał do jej rozwijania. Comey powiedział, że słowa prezydenta oceniał jako polecenia. Przyznał jednak, że ani Donald Trump, ani nikt inny nie kazał mu wprost wstrzymać dochodzenia. Były szef FBI powiedział też, że był zdumiony zarzutami ze strony prezydenta Trumpa i Białego Domu po zdymisjonowaniu go ze stanowiska. Choć prawo pozwala na odwołanie dyrektora FBI bez podania przyczyny, rząd zdecydował się na oszkalowanie mnie i FBI, twierdząc, że biuro było ogarnięte chaosem, źle zarządzane i że pracownicy stracili zaufanie do kierownictwa. To były zwyczajne kłamstwa. Szef FBI potwierdził, że trzykrotnie zapewnił prezydenta Trumpa, iż osobiście nie jest on objęty rosyjskim śledztwem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjczycy głosują w wyborach parlamentarnych. Zarejestrowało się niemal 47 milionów wyborców, o milion więcej niż w poprzednich wyborach. Sondaże wskazują na zwycięstwo partii premier Theresy May, ale w ostatnich wyborach i referendum wiele pracowników wytypowało. May. Aż pochrąkuje ta Warszawa. Kraczą. W sondażach wyraźne, choć badania różnią się co do oceny postępów lewicy. Przewaga 15 punktów procentowych, a nawet większa, teraz została zredukowana. Niektóre sondaże mówią o 10 punktach, ale inne nawet o 5 z całą... Właśnie. ...tłumaczy Martin Baxter z internetowego serwisu wyborczego Electoral Calculus. Mimo to, jak zastrzega Joe Twyman z firmy sondażowej YouGov, zwycięstwo konserwatystów ciągle jest najbardziej prawdopodobnym rezultatem. Myślę, że po tych wyborach prawica będzie miała większą przewagę niż po poprzednich. Dziś The Times publikuje sondaż dający konserwatystom 7 punktów procentowych przewagi. To tyle samo, ile miał David Cameron. Dziennik Guy pisze, że przewaga wynosi 10 punktów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Głosowanie w Wielkiej Brytanii trwa do godziny 23, a w Polskim Radiu 24 już o 22.30 rozpocznie się specjalny brytyjski wieczór poświęcony wyborom. No tak, bo tutaj żebracznicy wielkim, szczególnie w Warszawie, jest bardzo potrzebne to, co się dzieje. Wiedza, co dzieje się na temat tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, bo tutaj te kościoły rzymskokatolickie tutaj żebrzą strasznie. Około północy na terytorium placówki doszło do eksplozji niewielkiego ładunku. Na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Tu. Szczególnie na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie. No to świat na dorobku ciągle i mało. Wszystkiego chcą mieć, chcą być. Ach, ojojaj. Zakwalifikowała ukraińska policja, która...
która na miejscu prowadziła czynności. Następnie zdarzenie przekwalifikowano na akt chuligański. Śledztwo w sprawie wybuchu prowadzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Komitet Ministrów Rady Europy zaapelował o respektowanie wyroku Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że podejrzani o terroryzm Alen Nashiri i Abu Zubaida byli przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA w Polsce. Jeszcze władze na ten temat. Do zakończenia śledztwa w tej sprawie. Przyjętej decyzji Komitet Ministrów przypomina polskim władzom, że śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA trwało od ponad 9 lat i nie przyniosło konkretnych postępów. Komitet wezwał Polskę o dołożenie wszelkich starań, by śledztwo zostało zakończone. O podjętych i planowanych działaniach w tej sprawie rząd ma regularnie informować Komitet Ministrów, który w grudniu na plenarnym posiedzeniu ponownie oceni sytuację. Ponieważ przebywającym w amerykańskim obozie Guantanamo Al-Nashiriemu i Abu Zubaydzie grozi kara śmierci, zwrócono się do polskich władz o uzyskanie od Stanów Zjednoczonych gwarancji, że więźniowie nie zostaną na tę karę skazani. W wyroku sprzed 2 lat Trybunał stwierdził, że Polska nie powinna zezwolić na wydanie więźniów krajowi, w którym wykonywane są egzekucje. Komitet Ministrów przypomniał też o konieczności wprowadzenia zaleconych zmian legislacyjnych, które wzmocnią nadzór nad służbami specjalnymi. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wziął udział w Paryżu w spotkaniu ministerialnym OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Rozmowy dotyczyły m.in. migracji w Europie. Posiedzenie w OECD, organizacji skupiającej najbardziej rozwinięte państwa świata, poświęcone jest sprawom sposobów maksymalnego wykorzystania mechanizmu globalizacji z korzyścią dla gospodarki i dla ludzi. W tym drugim przypadku chodzi o narastające w społeczeństwach w wielu zakątkach świata obawy, iż globalizacja nie wszystkim przynosi równe korzyści. Według unijnych badań Szwedzi obawiają się, że globalizacja stoi na przeszkodzie ochronie środowiska. Francuzi, że zagraża rynkom pracy. Zapytany o to w kontekście Polaków, minister Waszczykowski połączył globalizację z emigracją i powiedział Polskiemu Radiu. Fala migracji dotyka również Polskę. Jesteśmy państwem docelowym praktycznie dla poważnej grupy naszych sąsiadów na wschodzie, Białorusinów, wszystkim Ukraińców. Ich wygania w pewnym sensie z kraju, jednak wojna, nierozstrzygnięty konflikt rosyjsko-ukraiński, jak również możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy na polskim rynku. W OECD omawiane są także problemy związane z tym, aby inwestycje i handel światowy dawały wszystkim podobne szanse. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Niemczech, pomimo wystawionych przez prokuraturę nakazów aresztowania, ponad 300 islamistów nadal znajduje się na wolności, twierdzi telewizja NDR, powołując się na odpowiedź rządu federalnego na interpelację poselską Partii Zielonych. Rząd federalny potwierdza, że nakazy aresztowania wobec islamistów często nie są egzekwowane. Eksperci wyjaśniają, że powodem tego jest traktowanie przestępstw dokonanych przez dużą grupę islamistów jako mniej groźne czyny kryminalne. Ekspertka opozycyjnej Partii Zielonych do spraw polityki wewnętrznej Irene Michalik twierdzi, że często islamiści uznani za drobnych przestępców dokonują poważnych aktów terroru. Zamachy, do jakich doszło w ostatnim czasie, pokazały nam, że zamachowcy często pochodzili właśnie ze środowiska tzw. drobnych przestępców i to w tym środowisku następował proces ich dalszej radykalizacji. Stawali się zakładnikami islamskiej ideologii, która ich motywowała do zamachów. Ekspertka przypomniała, że Anis Amri, który w ubiegłym roku dokonał zamachu na berlińskim jarmarku, także był znany organom ścigania jako drobny kryminalista. Unia Europejska zaostrzyła sankcje wobec Korei Północnej, dodała 14 przedstawicieli reżimu i 4 podmioty do listy osób i instytucji objętych zakazem podróżowania oraz zamrożeniem aktywów. Bruksela wprowadziła w życie zapisy ostatniej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dokument ten przyjęto w zeszłym tygodniu w odpowiedzi na przeprowadzane przez Koreę Północną próby jądrowe i rozbijanie przez nią rakiet balistycznych z naruszeniem i lekceważeniem poprzednich rezolucji. Całkowita liczba osób umieszczonych w wykazie ONZ i objętych sankcjami Unii wzrosła więc do 53, a instytucji do 46. Dodatkowo kolejne 41 osób i 7 podmiotów Unia wskazała samodzielnie. Rano Korea Północna wystrzeliła pociski z okolic miejscowości Wonsan i przeleciały one około 200 km. Na razie nie jest jednak jasne, czy dzisiejsze testy stanowiły naruszenie sankcji ONZ. Korea Północna nie może bowiem dokonywać testów rakietowych,
nie obowiązuje obecnie jednak zakaz testowania pocisków manewrujących. W tym roku komunistyczna Północ wielokrotnie jednak naruszała rezolucję ONZ, dokonując prób rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Pierwsze sankcje wobec Korei Unia Europejska nałożyła już 11 lat temu. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Zjednoczone Emiraty Arabskie zaostrzają restrykcje wobec Kataru. Legitymujący się katarskim paszportem nie będą mogli podróżować do Emiratów, nawet jeśli miasta Dubaj albo Abu Zabi będą tylko portami przesiadkowymi. Wizy emirackiej nie otrzymają również obcokrajowcy, którzy są rezydentami w Dosze, stolicy Kataru. Zakaz dotyczy także Polaków pracujących w Katarze. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zamknięto wszystkie biura przewoźnika Qatar Airlines. Dotąd podróż katarskimi liniami do Dohy była przez wielu traktowana jako pierwszy etap w drodze do Azji czy Afryki. Magdalena Piórko, Polka, mieszkająca od 2 lat w Dubaju, tłumaczy, że kupiła bilety do Warszawy, kierując się korzystną ofertą cenową. Pierwsze loty dzieci są za niespełna 2 tygodnie, więc stwierdziliśmy, że musimy zacząć działać. Wszystkie biura katarskiego przewoźnika są nieczynne. Wypłacają tylko, że my kupiliśmy bilety akurat tej linii lotniczej za pośrednictwem innej agencji, nie bezpośrednio od linii lotniczej. To jest problem największy. Kłopoty linii lotniczych rozpoczęły się po tym, gdy w poniedziałek kilka państw arabskich zdecydowało się zerwać stosunki dyplomatyczne z Katarem, a niektóre z nich zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla katarskich maszyn. Dla Polskiego Radia, Anna Dudzińska, Dubaj. W podsumowaniu dnia wracamy do Europy. Komisja Europejska chce wzmocnić bezpieczeństwo i obronność wspólnoty. Jednym z elementów tego planu jest uruchomienie Europejskiego Funduszu Obronnego. Dzięki niemu roczne wydatki Unii na obronność mają zwiększyć się o 5,5 miliarda euro. Polska na razie ostrożnie podchodzi do tej zapowiedzi. Minister Antoni Macierewicz powiedział, że trzeba ustalić, na co konkretnie będą wydawane pieniądze. To, na jaki cel on będzie przeznaczany, jest ciągle przedmiotem debaty i ministrów obrony Unii Europejskiej i będzie przedmiotem decyzji premierów. Dlatego, bo to jest tylko część całościowego projektu, który może doprowadzić do sytuacji utworzenia czegoś w rodzaju Europy dwóch prędkości w sferze obronnej, na co oczywiście Polska nigdy nie wyrazi zgody. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Obronnego ogłosiła wczoraj w Brukseli szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Fundusz ma pomóc krajom członkowskim zwiększyć rodzime inwestycje na badania w dziedzinie obronności i rozwój prototypów, a także zakup wojskowego sprzętu i technologii. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Kościół przeżywa dziś ustanowione kilka lat temu ze specjalnego polecenia papieża emeryta Benedykta XVI święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zostało ono ustanowione w 2012 roku przez Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzi na propozycję papieża seniora, by w ten sposób upamiętnić rok kapłański i głębiej przeżyć tajemnice wiary, na których trudno dłużej skupić się w czasie Triduum Paschalnego. Na obchody tego święta Benedykt XVI wyznaczył czwartek, poniedzieli zesłania Ducha Świętego. Na tydzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną popularnie Bożym Ciałem. Ma ono przyczynić się do świętości życia duchowieństwa oraz być inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie. Dziś po raz piąty w Krakowie rozpoczyna się inicjatywa modlitewna pod nazwą Jerycho. W tym roku wydarzenie wiąże się ze świętowaniem 50 lat odnowy charyzmatycznej w Kościele. Chcemy się modlić o odnowienie i pomnożenie darów Ducha Świętego w Kościele krakowskim, o umocnienie jego jedności i gorliwości misyjnej. Napisał w specjalnym liście zapraszającym wiernych do udziału w 6-dniowej inicjatywie biskup Grzegorz Ryś. W wydarzeniu mogą wziąć udział parafie, seminaria, zgromadzenia, wspólnoty oraz stowarzyszenia bądź ruchy kościelne. Rozpoczynająca się dziś inicjatywa zakończy się 14 czerwca o godzinie 19 na Rynku Głównym w Krakowie. Odbędzie się wtedy koncert i modlitwa uwielbienia pod hasłem W jednym duchu, jedno ciało. Siostry kleryskie od wieczystej adoracji w Kętach na Podbeskidziu apelują o pomoc w zebraniu funduszy potrzebnych na remont klasztoru i przylegającego do niego dziedzińca. Budynek, w którym od ponad 107 lat trwa adoracja Jezusa Eucharystycznego, wymaga pilnych i kosztownych prac. O materialne wsparcie dla sióstr zaapelował biskup Roman Pindel. Wspólnota licząca obecnie 26 sióstr modli się nieustannie, adorując Najświętszy Sakrament w intencjach przynoszonych przez parafian, pielgrzymów i tych, którzy przysyłają swoje prośby przez internet. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Podsumowanie dnia. W studiu jest Filip Jastrzębski z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dzień dobry. Ramon
Teraz Simona Halep i łotyszka Jelena Ostapienko zagrają w finale tenisowego turnieju wielkoszlemowego French Open, rozgrywanego na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa. W meczach półfinałowych rozstawiona z numerem trzecim Halep pokonała grającą z dwójką czeszką Karoliną Pliszkową 6-4, 6-3, 6 i 6-3, a Ostapienko wygrała ze Szwajcarką Timą Baczyński 7-6, 3-6 i 6-3. Halep w finale w Paryżu zagra po raz drugi w karierze. W 2014 roku musiała uznać wyższość Rosjanki Marii Szarapowej. To był jedyny wielkoszlemowy finał rumuńskiej tenisistki. O pierwsze w karierze zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema powalczy również Jelena Ostapienko. 20-latka jest pierwszą reprezentantką swojego kraju w imprezie tej rangi na tym etapie. Ponadto sklasyfikowana na 47. miejscu w światowym rankingu zawodniczka z Rygi jest pierwszą nierozstawioną tenisistką w finale żeńskiego French Open od 1983 roku, gdy awans do tej fazy uzyskała Mima Jausowicz z byłej Jugosławii. Jutro rozegrane zostaną mecze półfinałowe turnieju mężczyzn. Dziewięciokrotny triumfator French Open, Hiszpan Rafael Nadal, zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem, a lider światowego rankingu, Brytyjczyk Andy Murray, zmierzy się ze Szwajcarem Stanem Wawrinką. Stelmet Zielona Góra pokonał na wyjeździe polski Cukier Toruń 81-78 w czwartym meczu finałowym o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. W rywalizacji do czterech zwycięstw obrońcy tytułu z Zielonej Góry prowadzą 3-1 i od złotego medalu dzieli ich już tylko jedna wygrana. Piąty mecz zostanie rozegrany w sobotę w Zielonej Górze. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych przegrała ze Szwecją 27-33 w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju w Norwegii. To był debiut Piotra Przybeckiego w roli trenera naszej kadry. Jutro Polacy zagrają z Islandczykami, a w niedzielę z gospodarzami. Alan Banaszek wygrał kryterium o złoty pierścień Krakowa i został pierwszym liderem 55. małopolskiego wyścigu górskiego. Kolarz grupy CCC Sprandi Polkowice wyprzedził Pawła Bernasa oraz Niemca Hannesa Augustina. Z Maciekiem Paderskim ustaliliśmy, że najlepszym rozwiązaniem przy takim układzie walki będzie narzucenie mocnego tempa od startu. My sobie jechaliśmy równo z przodu, a rywale z tyłu musieli finiszować i bronić się przed odpadnięciem. Taka była nasza taktyka. Gdy zaczęli już nas rywale napierać, gdyż zostało ich bardzo mało, to postanowiłem zaatakować. Przerzedziłem nieco czołówkę z przodu i tylko wykończyłem finiszem z Pawłem Bernasem. Nie udało się wjechać pierwszemu na kreskę. Jutro odbędzie się pierwszy etap. Wyścig zakończy się w niedzielę w Nowym Targu. Phil Bauhaus wygrał piąty etap wyścigu Criterium de Dauphiny. Niemiec wyprzedził Francuzów Arnaud Demara i Briana Coquarta. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 27. miejsce z takim samym czasem co zwycięzca. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Belg Thomas de Gendt. Kwiatkowski jest 40. Wyścig potrwa do niedzieli. 21.32 trwa podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy najważniejsze informacje. To historyczny dzień, mówiła premier Beata Szydło podczas uroczystości odbioru amerykańskiego gazowca Clean Ocean. Jednostka wpłynęła wczoraj do terminalu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Premier podkreślała, że bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z elementów rządowych planów. Rosja odpowiedziała na zarzuty o błędy i zaniedbania wobec ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Na Twitterze rosyjskie MSZ opublikowało fotografię dokumentu, który jak podano dotyczy identyfikacji ciał ofiar. Dokument datowany jest na 15 kwietnia 2010 roku. Wynika z niego, że w toku przeprowadzenia działań śledczych dotyczących identyfikacji ciał, strona polska nie wyrażała pretensji do strony rosyjskiej odnośnie przeprowadzonych przedsięwzięć i ich rezultatów. Piotr Liroy Marzec został wykluczony z szeregów klubu Kukiz15, poinformowało ugrupowanie. Jak wyjaśniono, ma to związek z doniesieniami dotyczącymi uwikłania najbliższego otoczenia posła w tzw. dziką reprywatyzację w Warszawie. Podsumowanie dnia. Mateusz Droza, dobry wieczór raz jeszcze, a część publicystyczną podsumowania dnia w Polskim Radiu 24 rozpoczynam od Rosji, która to odpowiada na zarzuty o błędy i zaniedbanie wobec ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Przypomnijmy, raz jeszcze na Twitterze rosyjskie MSZ opublikowało fotografię dokumentu, który jak podano dotyczy identyfikacji ciał ofiar. Ten dokument datowany jest na 15 dzień kwietnia roku 2010. Gościem Polskiego Radia 24 jest redaktor Wojciech Biedroń w polityce.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I cóż to za dokument, panie redaktorze, i co nowego do sprawy wnosi? A to jest bardzo dobre pytanie do pana Donalda Tuska i do pani nie wykopać, ponieważ my się wszyscy o tym dokumencie właśnie dowiedzieliśmy. W związku z powyższym, w związku z długością, chciałbym ciężko coś powiedzieć więcej oprócz tego, że on istnieje. Nie wiemy, na ile on jest autentyczny, no to trzeba byłoby potwierdzić, jak wszystko w Rosji w czarodziejski sposób może się nagle pojawić i może wpływać tak, a nie inaczej na sytuację, nastroje.
13 kwietnia został dopisany ręcznie na dokumencie. Widzimy jego skalę na Twitterze. Czy cokolwiek by ten dokument nie oznaczał, to pokazuje, jak w jakiś żałosny sposób kończy się to zblatowanie ówczesnego polskiego rządu najważniejszych instytucji w państwie ze stroną rosyjską. Jeżeli się wchodzi w układ, albo mówiąc kolokwialnie w deal, z bandytami, złodziejami i mordercami, no to kończy się prędzej czy później katastrofalną kompromitacją. I od dłuższego czasu jesteśmy świadkami tej kompromitacji ówczesnych polskich elit, które po Smoleńsku na konferencjach prasowych kłaniały się w pas panu Putinowi, pani Anoninie. Wszyscy pamiętamy, jak pani Ewa Kopacz dziękowała ze łzami w oczach, jak to wspaniale polscy i rosyjscy eksperci pracowali przy sekcjach zwłok. No jak robione były te sekcje zwłok, myślę, że najlepiej chyba pokazał poniedziałkowy okładkowy materiał tygodnika w sieci, gdzie redaktorzy Pyza i Wikło opisali, jak to wyglądało, jak do worków na śmieci wrzucano zwłoki, resztki ciał, szczątki, jak te worki były kopane przez znudzonych rosyjskich ekspertów, tych samych ekspertów, którym tak dziękowała pani Kopacz i pan Tusk. No jeszcze raz, ja pamiętam to zdjęcie obściskującego się Donalda Tuska z Putinem i widzę dzisiaj ten dokument, tą kolejną rosyjską informację, przecież tam bodajże w zeszłym tygodniu mieliśmy również informacje ze strony Rosji, którzy dzisiaj w twarz śmiały się nam wszystkim, w twarz śmiały się z tym swoim wielkim przyjaciołom z Platformy Obywatelskiej. I dzisiaj widzimy, jak to wszystko się kończy, no kończy się katastrofalnie. W dokumencie napisano, że strony zobowiązują się nie publikować, nie rozgłaszać bez obopólnej zgody rezultatów badań DNA. Czy według pana to nierozgłaszanie bez obopólnej zgody można trochę rozszerzyć na lata i nie na tylko rezultaty badań DNA? Znaczy to jest to współczynnik dwustronny. No, to jest właśnie, gdzie partnerzy, gdzie bandytcy partnerzy nagle się dogadują i mówią cicho sza. To ma też taki też symboliczny wydźwięk, bo ta prawda o tym, co działo się po Smoleńsku, wydawało się, że będzie na lata zalutowana w tych ruskich trumnach. Na szczęście okazało się, że ta prawda tak, w sposób makabryczny, w sposób wstrząsający, ale jednak wychodzi na jaw. W związku z powyższym to pokazuje też takie zblatowanie, ten serwizm polskich instytucji, polskiego rządu z Rosją wobec Rosjan. To takie dogadywanie się cichtem, że coś nie będzie ujawniane. To, że my tej dokumentacji nadal nie mamy, ja już pomijam takie kwestie jak frak, czarne księgi, do których mieliśmy dojście na jakąś godzinę czy dwie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, no, to jest dokument, który to pokazuje po prostu. Pokazuje, że ci wspólnicy w zbrodni po prostu się dogadali, no i że miało być cicho. To jest ta zbrodnia, proszę mnie rozumieć, bardzo szeroko. Ale z jednej strony ten serwilizm, o którym pan mówił, ówczesnego rządu, ówczesnych władz, wszystkie te fakty, które teraz wychodzą na jaw i to współuczestnictwo w zbrodni, to również pana słowa, to mocne oskarżenie, więc pytanie, co będzie dalej? Jakie powinny być reakcje Polski, jak Rosja, to możemy spodziewać się, jak się będzie dalej zachowywać, czyli nie zamknie śledztwa, nie odda wraku, nie będzie chciała słuchać o czarnych skrzynkach, czy my tu będziemy mieli jakąś kartę przetargową, czy Polska w końcu powie coś takiego, zrobi coś takiego, że przynajmniej wrak trafi do Polski. Czy na to w ogóle możemy liczyć? Po pierwsze, my się musimy najpierw uporać z tym wszystkim, co zostało zaniechane przez polską stronę, przez polski rząd w ciągu 5 ostatnich lat. I to się dzieje. Tak? Mamy ekshumację, mamy badanie ciał, mamy w końcu normalne śledztwo w tej sprawie. Przypomnę, że polscy prokuratorzy postawili zarzuty kontrolerom rosyjskim, nowe zarzuty. I kolejna kwestia, no my musimy apelować o pomoc międzynarodową, tak? Już wiadomo, że zachodnie instytucje będą nam w tym pomagały. Bardzo liczę na to i połączę jedno z drugim, a mianowicie fakt, że Polska staje się niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, to nam daje bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o nacisk, lobbying taki już naprawdę na szczytach światowej władzy, jeśli chodzi o kwestie wyjaśnienia, ale też nie oszukujmy się, Rosjanie będą grać wrakiem, będą grali skrzynkami, będą grali kolejnymi dokumentami wyciąganymi jak króliki z kapelusza. I bo to jest ta strategia rosyjskich władz, żeby próbować za pomocą właśnie takich faktów destabilizować
na ich narrację. Ostatnio słyszeliśmy nawet wczoraj z ust przedstawicieli Rosji, że to jest pewne szaleństwo. Wszędzie widać działanie Rosji, wszędzie widać działanie rosyjskich hakerów, czy to w Katarze, czy gdziekolwiek indziej. Musimy się w takim razie nastawić na pewną konfrontację. Jaka to będzie konfrontacja? Bo to są poważne zarzuty. Jeśli przyjdzie do stawiania żądania oddania wraku na przykład, patrząc na cały kontekst polityki, nie tylko polskiej, ale europejskiej, międzynarodowej, to polski głos będzie raz stanowczy, dwa pewny swego, ale na jaką odpowiedź będzie mógł liczyć ze strony Rosji? No ale tego oczywiście nie wiemy. Znaczy ja nie wierzę, żeby Rosjanie wydali wrak Polski. Nie wierzę, żeby Rosjanie wydali wrak, nie wierzę, żeby Rosjanie wydali również całość dokumentacji, no, która tak jak mówię właśnie teraz wypływa różnymi kawałkami, różnymi zresztą, różnymi kierunkami. Chodzi tylko o jedną kwestię, że my się musimy zastanowić nad tym, w jaki sposób wywierać naciski, międzynarodowe lobbingi. I tu jest potrzebny spokój, a nie emocje i wymachiwanie szabelką. Jeszcze raz powtarzam, to co dzisiaj się dzieje w kwestii międzynarodowej w Smoleńsku, czyli spokojne rozmowy kuluarowe, dochodzą nas informacje o dosyć dobrych, z tego co słyszałem, rozmowach w Stanach Zjednoczonych, gdzie również poruszano, polska dyplomacja poruszała kwestię smoleńską. Dziś nie czas na emocje, jeszcze raz powtarzam, tylko dziś czas na po prostu spokojne zastanowienie się, ale jeszcze raz powtarzam, Rosja nam tego nie wyda. I jestem o tym święcie przekonany. No tak, ale z drugiej strony, czy możemy być pewni, że Rosjanie będą również spokojni, jeśli chodzi o emocje, kiedy usłyszą słowa, że są współodpowiedzialni za zbrodnie na przykład? No, z całym szacunkiem mówię to jako publicysta i jako dziennikarz. Nie jestem przedstawicielem polskiego rządu i polski rząd używa oczywiście innej retoryki. Natomiast, no chyba... Bo jak na razie dyplomatyczne drogi do niczego nie doprowadziły. Wraku nie ma, czarnych skrzynek nie ma, nie można przesłać kontrolerów ze Smoleńska, więc pytanie, czy ten język się zmieni, czy narracja się zmieni, a jeśli tak, to jakie możemy spodziewać się odpowiedzi, bo musimy też brać pod uwagę pewne... pewien szerszy kontekst, prawda, tych relacji polsko-rosyjskich. No zgadza się, natomiast no, oczywiście nie wypowiemy Rosji wojny w związku z wrakiem, no. Przepraszam, że aż tak używam aż takiego argumentu. Natomiast mówię, spokój i brak emocji. To my, co może dzisiaj zrobić polski rząd? Proszę się zastanowić, bo to, co ja widzę, co się dzieje powoli oczywiście i to ma swój rytm i swoją agendę. Natomiast no, coś się dzieje, tak? My nie zakryliśmy rozmów, nie przestaliśmy o tym mówić na Zachodzie, a chociaż bardzo wielu tego chciało. Teraz dzisiaj na przykład widzimy, pamiętamy, jak jeszcze Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, jak próbowało zainteresować tematem elity brukselskie i z jaką wściekłością i atakiem się to spotykało ówczesnej władzy w Polsce i przedstawicielstwa polskiego Brukseli. W związku z tym dzisiaj ta narracja rządowa jest inna, ale to będzie trwało lata. Nie widzę na dzisiaj zaznaczam, takiego twardego argumentu, po którym Rosja padłaby na kolana, zwróciłaby na wszystko i próbowała cokolwiek wyjaśnić. Przypomnę tylko, że zbrodnię katyńską próbowano lepiej lub gorzej wyjaśnić przez 70 lat. Tak naprawdę dopiero upadek komunizmu w Rosji, przynajmniej formalny upadek komunizmu w Rosji, spowodował, że otrzymaliśmy pewne dokumenty i potwierdziliśmy tę wiedzę, którą oczywiście posiadaliśmy, ale na pewno nie tak pogłębioną. A już pomijam, ile mi minęło lat, żebyśmy mogli oddawać hołd ofiarom katyńskiej zbrodni. W związku z powyższym Rosja naprawdę wiele się nie zmieniła i nie widzę dzisiaj możliwości ewidentnego i szybkiego, bo może w ten sposób, takiego szybkiego i skutecznego wydarcia od Rosji tej wiedzy, tych dokumentów i oczywiście wraku. Jestem tu pesymistą, natomiast wydaje mi się, że lata pracy, lata nacisku, lata lobbyingu, lata rozmów mogą spowodować, że Rosja w pewnym momencie zmięknie i zacznie nam oczywiście częściowo i partiami cokolwiek przekazywać, ale w takiej bliskiej perspektywie nie widzę. Ale potrzebujemy pomocy międzynarodowej, to pomoc będzie. No, ona jest bez niej to w ogóle nie ruszymy z miejsca. Natomiast pytanie, i to jest pytanie otwarte, widzimy, jak zmienia się świat, jak zmienia się Europa, w Stanach Zjednoczonych jest nowy prezydent, zmieniają się liderzy europejscy, zobaczmy, co będzie w Niemczech, to jest też bardzo istotne, przecież w kwestii smoleńskiej, więc czas pokaże, tak? Dziś tego nie wiemy na pewno. Jak
na razie przypominamy sobie słowa, które miała Ewa Kopacz w obecności Rosjan wypowiedzieć, że te trumny już nie będą nigdy otwarte i słyszymy słowa Marii Zacharowej, która mówi, Polacy planowali prowadzić ekspertyzy później, więc to, co działo się w Polsce, już nas nie dotyczy, my nie wiemy, co się działo, dlatego nie opływaliśmy ciał, dlatego działaliśmy tak, jak zakładali Polacy, a pośpiech był wskazany, wszyscy chcieli, aby to się jak najszybciej skończyło, więc tylko trumny dwa dni u nas były. No to jest rosyjska linia obrony w jakiś sposób, tak, bo przecież pamiętajmy, że sprawa staje się medialna również na świecie i ona, proszę mi wierzyć, wywołuje coraz więcej reakcji i komentarzy nie tylko nad Wisłą, ale także w innych krajach, w związku z tym Rosja wyciąga dokumenty, ma taką narrację, a nie inną. Nie wiem, z jakiego powodu Rosja mówi o tym, że w Polsce miano prowadzić jeszcze jakieś sekcje, ponieważ wszyscy wiemy, że nic takiego nie planowano. Może to jest właśnie ta wrzutka medialna, o której mówiłem na początku naszej rozmowy, a chcę być właśnie wrzucanie takich informacji, żeby podgrzać atmosferę, żeby w jakiś sposób spowodować jeszcze większe medialne zamieszanie. To też przecież o to chodzi, przecież mamy do czynienia z wojną informacyjną tak naprawdę, a Smoleńsk jest tylko jednym z frontów wojny informacyjnej, którą Rosja prowadzi również z Polską. Więc co te intencje, ja słyszałem kilka zupełnie wykluczających się nawet komentarzy i opinii na ten temat. W związku z powyższym, jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem to jest wrzutka medialna z jednej strony linia obrony Rosji, a z drugiej strony wrzutka, która ma spowodować zamieszanie. A z trzeciej jeszcze jest kolejna sprawa, mianowicie taka, że takie informacje sądują, jak zachowują się środowiska polityczne w Polsce, jak reagują na tego typu wrzutki, jak reagują również środowiska medialne, to też jest dla Rosji bardzo istotne. Dziękuję za komentarz Polskiego Radia 24. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl. Kłaniam się nisko. Za 13 minut 22 zmieniamy temat. Przełomowy dzień na polskim rynku gazu w terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu. Przypomnimy, w obecności m.in. władz państwowych, w tym premier Szydło, odbyła się uroczystość pierwszej dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych. Pan Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest gościem Polskiego Radia 24. Dobry wieczór. Własny gazoport daje Polsce wiele korzyści. Czy przede wszystkim to są korzyści realne, materialne, czy pewnie również symboliczne? Zacznijmy od tych bardzo, bardzo namacalnych. Dzięki gazoportowi, który został uruchomiony, przygotowany do dostaw komercyjnych w zeszłym roku, to też na pokłady dopiero doszło do pierwszych dostaw komercyjnych, mamy w tej chwili dostęp do bardzo dynamiczne rozwijającego się rynku gazu skroplonego. W dalszym ciągu oczywiście większość gazu na świecie jest przesyłana rurociągami, gazociągami. Natomiast gaz skroplony kłania się infrastrukturze takiej, o jakiej myślimy, mówiąc o gazociągach, jest dużo bardziej elastyczny. Do tego stopnia, że jak teraz mówimy na przykład w kontekście zawirowań dyplomatycznych do Tatarskiej, mówimy o dostawach z Kataru, właściwie powinniśmy sobie zdawać jednego sprawę, że fakt, że jakiś gazowiec płynie z jednego miejsca do drugiego dzisiaj, jutro może okazać, że będzie płynął w drugim kierunku. Ten rynek staje się coraz bardziej globalny, coraz bardziej dostępny z uwagi na wzrost dostępności infrastruktury, ale również takiej infrastruktury ruchomej, mam tutaj na myśli gazowiec. Więc mówiąc o bardzo namacalnych, konkretnych korzyściach, tak, Polska ma w ręku bardzo mocny instrument, jeżeli chodzi o dywersyfikację dostaw. Czy ten gaz jest konkurencyjny, jeśli chodzi o cenę, bo płynąc ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście cały transport bierzemy pod uwagę, on cały czas może być konkurencyjny, cały czas jesteśmy na tej płaszczyźnie materialnej, tych korzyści takich bardzo namacalnych i realnych? Tak. Wydaje mi się, że w polskiej karuskiego państwa zbierały również pod uwagę kwestie ekonomiczne, kwestie finansowe. Gaz w Stanach Zjednoczonych jest wyceniany na nieco innych warunkach niż w wielu miejscach na świecie. Ten rynek amerykański jest niezwykle płynny. Gaz amerykański dzięki tak zwanej rewolucji łupkowej jest po pierwsze w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo, po drugie jest naprawdę bardzo tani w porównaniu z cenami na rynkach europejskich, zachodnioeuropejskich. Jest nawet najbardziej płynny, czyli na rynku holenderskim czy na rynku brytyjskim. Jeżeli doliczymy do tego koszty przewiezienia tego gazu, najpierw byli to oczywiście kroplenia, potem przewiezienia, regazyfikacji, to do niedawna wydawało
używa nam projektów, które umożliwiają przed gazą. Z drugiej strony najwięksi konsumenci, a więc przede wszystkim klienci aviacyjni, mówię tutaj o Japonii, Korei Południowej, Chinach, owszem, konsumują tego gazu coraz więcej, coraz więcej go potrzebują, ale ten wzrost tego popytu nie przebiega tak szybko, jak przebiega wzrost możliwości do tego, żeby ten gaz dotarł do innych klientów. Ergo, gazu jest dużo i on poszukuje rynku zbytu. Znajduje go na przykład na takich rynkach jak Polska. Nie opłaca się najpierw go skroplić, później go przetransportować i u nas już dokonać procesu regazyfikacji, tak? Dziękuję za podpowiedź, czyli przywrócenie poprzez ogrzanie do postaci gazowej, później możemy go sprzedawać również. To jest też pewna szansa dla nas, dla Świnoujścia, jako dla pewnego miejsca, które będzie miejscem ważnym nie tylko dla Polski. Bo na razie mówimy o takiej symbolicznej, prawda, ilości tego gazu. Szczegółów tego kontraktu, to znaczy nie wiemy, jaka była cena, nie wiemy, jaki był wolumen. Możemy zgadywać, jeżeli chodzi o wolumen. Wiemy mniej więcej, jakie wielkości gazowniki płyną dzisiaj. Właściwie przed kilkoma dniami to się miało czekał na dzisiejszy dzień, na pewno tę uroczystość. Można w ten sposób nazwać. Państwo wspomnieli na samym początku o tym, że to jest tam ruski przedstawiciel polskich władz. Natomiast jest jeden element, o którym Pan wspomniał, na który chciałbym zwrócić uwagę. To znaczy Pan zapytał, czy możemy go dalej sprzedawać. Otóż to jest tak zwana klauzula możliwych reeksportów. W wielu kontraktach zawieranych nie tylko w Europie, ale w innych częściach świata jest bardzo często sprzedawca gazu zastrzega sobie, że gaz, który kupiło się od niego, nie można go dalej sprzedawać. Otóż amerykańska firma, jedyna, która w tej chwili wysyła gaz w 48 Stanach poza Alaską i Hawajami. Alaska jest tutaj pewnego rodzaju przypadkiem szczególnym, ale to zostawmy na boku. Otóż ona tak naprawdę tutaj kontraktach nie zawiera. Ergo ten gaz, który przypłynie do Świnoujścia, może być albo przez odbiorcę pompowany do polskiego systemu przesyłowego i tutaj rozdystrybuowany przez gospodarstwa domowe, albo wykorzystany na przykład do tego, żeby po prostu sprzedać dalej. I teraz spójrzmy jeszcze na koniec naszej rozmowy na ten wątek symboliczny i tę płaszczyznę. Czy zgodzi się Pan z komentarzami niektórych ekspertów rynku i polityków, że to historyczna umowa, przełomowa umowa? Niewiele wiemy o szczegółach tej umowy. Wiemy, że to kontrakt krótkoterminowy, ale czy rzeczywiście, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i rozwój, pewną niezależność, to krok jest ważny w tym kierunku, abyśmy byli samowystarczalni, abyśmy się, co tu dużo mówić, od Rosji uniezależnili? Samowystarczalni nie będziemy, ponieważ w dalszym ciągu importujemy ten gaz. Nie mamy takich zasobów gazu naszych, chociaż one nie są małe. Nie wypaliły nasze dni o łupkowej rewolucji nad Wisłą. W dalszym ciągu będziemy w jakiś sposób uzależnieni do importu. Jeżeli mówimy o jakiejś innej formie tej zależności, to chodzi o to, po pierwsze, żeby ten gaz nie był dużo droższy niż to ma miejsce w przypadku naszych zachodnich sąsiadów. Wiemy skądinąd, że Rosja stosowała nieuczciwe praktyki, raczej toczy się w tej sprawie postępowanie, ale jest dużo do zaproponowania, że w naszej części Europy to dopuszcza się takie testy. W przypadku LNG dostajemy do ręki bardzo ważny, bardzo poręczny argument, który daje naszym innym partnerom handlowym, bo takim sprawa gazowych też jest Rosja, chociaż jest to partner bardzo trudny. Mówimy, my mamy alternatywę. Musicie z nami rozmawiać o troszeczkę innych zasadach, ponieważ my przynajmniej część tego gazu, który sprowadzaliśmy od was, możemy zakupić z innych źródeł. To jest największa atut tego gazoportu. Największą zaletą alternatyw jest to, że one po prostu są. Jeszcze spójrzmy w przyszłość. Kolejna dostawa tego typu będzie w Polsce w lipcu. Oczywiście o szczegółach nie możemy mówić, bo tych szczegółów jeszcze nie znamy. Ale możemy mieć nadzieję, że te dostawy będą coraz częstsze. Nie będzie to święto, jak mówił szef Pelinik, dziś tylko rutyna, codzienność. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo trafna ocena. Po prostu w ten sposób kształtują się takie dominujące tendencje na globalnym rynku LNG. Jak powiedziałem, tego gazu jest na rynku długowo dużo. On znajduje swoje pójście na bardzo płynne, to znaczy takie rynki
mówią, to pójdzie w rynku gazu, mówimy o takim, na którym można go łatwo próbowało sprzedać. Albo coś innego z nim zrobi. Więc on trafia, czy to do Holandii, czy do Niemiec, czy na przykład do Wielkiej Brytanii. A zatem pojawia się również w perspektywie naszych spółek, które coraz silniej wychodzą na ten globalny rynek, choć dlatego, że mogą skorzystać z terminala Wimowi. Bartosz Wiśniewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę i kłaniam się nisko. Bloger Marcin Królik już na swoim stanowisku. Spoglądamy więc w internet. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to spoglądamy. I zaczynamy od gorących komentarzy po ogłoszeniu decyzji kukizowców o wykluczeniu Leroya, a raczej posła Piotra Marca. Sam zainteresowany, przynajmniej w swoich kanałach społecznościowych, skwitował sprawę tak, jak na muzyka przystało, czyli utworem Freedom rapera Pharrella Williamsa. Do Rzeczy.pl podaje natomiast jego oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że treść tak zwanego komunikatu klubu napawa go głębokim smutkiem, zaś w swojej działalności nigdy nie kierował się szyldami partyjnymi i współpracował ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Zapewnił też, że nadal wierzy w ideę ruchu. W sieci poza standardowymi głosami, że Kukiz na tym straci, pojawiają się wcale liczne tony ironiczne, że tak sobie zrymujemy. Nie wiem, po co ten Pawełek się czai, nie owija w bawełnę Antyleft. Tam powinni zostać jedynie kodziarze, czyli on, Tyszka i Jakubiak. Zostaną tam sami prawdziwi antysystemowcy, co to partią oczywiście nie są, zauważa cierpko Alonso Morning. Piotra Wrońskiego na Facebooku oburzył zaś fragment z oświadczenia klubu mówiący o tym, że Leroy otoczył się ludźmi, dla których ze względu na standardy nie może być miejsca w ruchu Kukiz 15, a w polityce prezentuje wywiad z samym Pawłem Kukizem, w którym ujawnia on, że decyzję podjął osobiście, choć na wniosek prezydium klubu, tak jak wynika to z regulaminu ruchu. Kolejnym chwytającym, choć niestety już nie tak muzycznym tematem w sieci jest dziś doniesienie o możliwej wizycie w Polsce prezydenta USA Donalda Trumpa. Wspomniany już w polityce wysnuwa wniosek, że oto pryska narracja o izolacji Polski. Bartosz Wieliński na portalu Wyborczej pisze, że news jest potwierdzony na 90% w czterech źródłach i dodaje, chyba nieco usiłując rangę tej wizyty zbagatelizować, że z punktu widzenia Trumpa spotkanie we Wrocławiu odbędzie się w bardzo dogodnym momencie, bo Wrocław od Hamburga, gdzie ma się rozpocząć szczyt G20, dzieli zaledwie godzina lotu. Ale podkreśla też, że w rządzonej przez PiS Polsce Trump usłyszy jedynie ciepłe słowa, co może być o tyle ważne, że po wypowiedzeniu porozumienia klimatycznego jest ostro krytykowany w zachodniej Europie i ostrzega przy okazji, że Trump może chcieć wykorzystać tę sytuację do podzielenia Europejczyków. Na Twitterze zaś nie brak głosów, że Trump ma coś do zawdzięczenia Polakom, a zwłaszcza amerykańskiej Polonii, dzięki której głosom wygrał. A z kolei, gdyby nie to, Hillary Clinton dziś w najlepsze pomstowałaby na polską demokrację w CNN i TVN. Internet komentuje też kandydaturę Małgorzaty Sadurskiej na wiceprezesa PZU. I zdecydowanej większości nie są to pozytywne opinie. I tak na przykład Rafał Ziemkiewicz zauważa na Twitterze, że Sadurska ma co prawda w CV dyplomy z prawa i podyplomowe studia zarządzania biznesem, ale mimo wszystko zostaje pewien niesmak. W dużej mierze zgadzają się z nim jego komentatorzy. No i to będzie chyba na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia jutro. Marcin Królik, ja również bardzo dziękuję. Mateusz, teraz nakłaniam się. To było podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Reklama. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńko? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja. Wielka Brytania wybiera. Zapraszamy na wieczór wyborczy w Polskim Radiu 24 w najbliższy czwartek od 22.30 do 24.00. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 22.00.